Rzędziowe. Halo, siemanko, witamy Was na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Jak wiecie albo nie wiecie, od kilku miesięcy budujemy naszego kampera. Oczywiście wszystkie odcinki z naszej budowy możecie zobaczyć na naszym kanale. Dziękujemy Wam wszystkim za subskrypcję. No, dzięki wielkie, dzięki za komentarze, dzięki za wszystkie lajki. No i zapraszamy na dzisiejszy odcinek, w którym zaczynamy budować meble. Tak, także lecimy. Hej! Co pan robisz? Maluję. A co dzisiaj robimy? Meble. Znaczy meble. Robimy tutaj drzwiczki. Mhm. Będą takie otwierane. Przygotowujemy listewki. Ciężki temat. Już malowałaś? Tak. Okay. Przyszła dzisiaj do nas taka wielka paczka. No. Prawdopodobnie jest to lodówka. No, mam nadzieję, że nie jest taka wielka. Ale to miała być lodówka do kampera. No, nie wiem, co oni nam wysłali. Nie wiemy, czy ona nam się zmieści. Nie, no mam nadzieję, że to jest takie pudełko. Dobra, rozpakowujemy. Zaraz się okaże, co to jest. Przecinamy wstęgę. Wstęgę wejścia do miasta. Tutaj pozwolisz, że to będzie męska ręka. To jest kompresor. Ach, no. Na szczęście nie była taka duża. Słuchajcie, kupiliśmy ale lodówkę. Jest spora, bardzo fajna. Tak, kupiliśmy lodówkę Vitfrigo włoskiej firmy z kompresorem oddzielnym. Także kompresor sobie zamontujemy obok w schowku, żeby można było lodóweczkę montować prawie do samej ściany. Tak, zajmie tutaj wtedy nie miejsce, bo gdzieś tyle. No tyle. No to te drzwiczki to tak są. 8 chyba centymetrów. Dobra, zobaczmy jak ona wygląda. Oho. Wow. No jest naprawdę spora. Kurde, to te... Zamrażalne. I na lód, na drineczki. No jest super, naprawdę. Będzie w czym chłodzić piwko. Browarki się będą chłodzić, no to a, mi się podoba. A, to jest tylko jedna półka, okej, ale spoko. Tam jest fajnie sporo miejsca. Nie potrzeba więcej półek. Sporo jest tu nawet na drzwiczkach miejsca. Ładny ma kolorze. To też można wziąć, czy wyżej. Pokaż, jest tutaj, tu. Aha, bo to jest od razu zabezpieczenie. Tak. Poprzez podłoże, żeby się tego nie otworzy. Widzicie, musicie tu wziąć do góry i dopiero się otwiera. Mhm. Tutaj są takie, taki bolec tutaj jest. O, i on po prostu zabezpiecza przed otwarciem. O nie, ona jest taka błyszcząca. No, się psiknie lakierem. Kurde. To zostawmy z tą folią. Jest taki każdy, wiesz, palec na nie widać. Nie, no fajne. Super męsko. No spoko. Ja będę teraz docinał tutaj te wnęki, tą płytę i tak tu na górze chcemy zrobić drzwiczki, na dole pójdzie normalnie płyta, nie będzie drzwiczek, bo tu będzie siedzisko, a wymyśliliśmy to sobie tak, że od środka damy, nie mam tutaj takiego kawałka, no to wam potem pokażę. Na razie odrysujemy tutaj ten kwadrat i to będą drzwiczki, one będą wchodziły tak do środka w płytę. I tak samo tą część, tylko że ta górna się będzie otwierała tutaj na siedzisko. Ja teraz będę rysował.
A to są drzwiczki. I wstawę, muszę ciąć jeszcze. Dobrze, jedzie. Jedną ściankę na spiżarku już mam doczętą. Teraz muszę tylko podocinać listwy. A mianowicie tutaj muszę dociąć listewki. A nie mam tutaj tego rozmiaru, ale zaraz wam powiem. W każdym razie będzie wyglądało to w ten sposób, że z tamtej strony będzie taka listwa, a tu będzie wchodziła płyta, bo tutaj w ten rowek. Także będzie równo tutaj z tym brzegiem, a z tym brzegiem ścianki. No, także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Kurczę, mam marzec, a tu zimno. Robię drugą stronę. Wykorzystując sytuację, że Monika jest w pracy, to sobie pomaluję trochę. Tak to zawsze ona maluje. Zabezpieczymy te kątóweczki przed wilgocią. Teraz pójdę do domu i pomaluję tutaj te ścianki. A Monice zostawię drzwiczki, bo będzie chciała porobić jakieś wzorki różnymi technikami. Zrobimy z tego filmę, który się później pokaże. Fajnie to będzie wyglądało. Tak jak mi pokazywała, co chcę zrobić, to bardzo mi się to podoba. I fajna technika. Także pojawi się na pewno film o ozdobieniu mebli. Już jeden jest, a pojawi się drugi. To jest taka seria, którą robimy na naszym kanale DIY. Czyli to jest do it yourself. No i dzięki tym filmikom nauczycie się różnych ciekawych rzeczy. Będziemy się starali pokazywać wam różne rzeczy, które będziemy sami wykonywali w wannie, które ja będę robił, które Monika będzie robiła, i powstanie taka seria.
Słuchajcie, skończyłem siedzisko. Tak będzie wyglądało. Tam jest kompresor od lodówki. On będzie tam przy tamtej ściance do podłogi przytwierdzony. Tu będzie góra otwierana oczywiście. No i tak to wygląda. Użyłem profili 34x34. Na to pójdzie płyta 9. I powinno być ok. Tutaj też jest płyta. Będzie tutaj płyta 12. Zrobię tutaj ściankę. Ale to już będziecie widzieli jutro. Będę dalej działał. Także tu już mamy też pomalowane. I tu mamy pomalowane. Oj. Tutaj te listewki. Tutaj będzie dochodziła. Gdzie ta płyta jest? Tutaj jest. Tu będzie dochodziła ta płyta. O, już jest też pomalowana w domu. Także słuchajcie, powoli nabiera kształtów nasz van. A jak wygląda nasz dom? Chcecie zobaczyć? No to idziemy. No jesteśmy w domu. Dom, który przerodził się w lakiernię meblową. No, malujemy sobie tu meble. Pod spodem jest blat kuchenny. Kupiliśmy blat dębowy. 22 mm gruby, 65 szeroki. Kupiliśmy dlatego 65 szeroki, ponieważ akurat nam zostanie 20 cm na półeczkę, bo nasz blat jest szerokości 45 cm, także będziemy mogli sobie zamontować półeczkę. A gdzie? To zobaczycie później. Także tak to wygląda. Zabezpieczamy nasz stelaż pod łóżkiem. Nie pod łóżkiem. Pod siedziskiem koło lodówki. Pod siedzisko. Pod siedzisko, tak. Ale czujesz się zrelaksowany? Tak, uwielbiam malować. Za mnie nie malowałem. O, a tak wygląda nasze malowanie. No, podoba wam się kolor drzwiczek? Nie. Kolor drzwiczek będzie taki szary. Kurde, miał być zielony. Jeszcze jechałaś do B&Q i się pytałaś, a co myślisz o zielonym? No dobra, spoko. Ja myślałam, że to jest zielony, ja nie wiem, ja za każdym razem mam szary po prostu. Nie no, może w dzień będzie zielony. No i wczoraj, jak byliście w domu, ładnie wieczorem malowaliśmy wszystko, bo wysychało nam. Także dzisiaj zamontuję tam z tyłu te ścianki, zamontuję siedzisko, front na siedzisko dotnę, znowu będzie trzeba pomalować. No i takie będę się bawił tutaj teraz z takimi rzeczami. O, tam już tą ściankę montuję jedną. Tutaj chcę ją przykręcić, zaszpachlować te miejsca tutaj, gdzie wkręty są, żeby nie było widać, i tak samo tą zamontuję. No i potem będzie można na górze drzwiczki robić, nad tymi właśnie będą drzwiczki tu i tu, a tu na środku będzie, z tego samego blatu będzie tutaj stół zrobiony i on będzie po prostu podnoszony. Tutaj wycięłem takie dwie dziurki otwornicą, a wycięłem je po to, że będziemy tu instalowali takie gniazdka na 220. One będą tutaj przykryte jeszcze taką maskownicą. O. I tu będziemy mieli 220, ponieważ stwierdziliśmy, że tu jeżeli będziemy chcieli coś porobić na laptopach czy coś podładować, to tu będzie dobre miejsce na gniazdko 220. Planuję z czasem jeszcze zrobić tutaj takie wysuwane z blatu, tu się będzie naciskało i będzie wyskakiwał z blatu, także będziemy mieli tam i tutaj ewentualnie podłączyć jakieś urządzenie do kuchni. Także taki jest plan. Korzystając z tego, że siedzisko mam na zewnątrz, odrysowałem sobie na mojej płycie 9 mm cały front, to potem nie będę musiał wymierzać. Także odrysowałem sobie tutaj ołówkiem naokoło i teraz będę docinał.
Słuchajcie, jest zimno dzisiaj, no 3 stopnie, normalnie w nocy było minus 2, już powinniśmy mieć wiosnę, nie? Tak. No. Tchnij po mi zimno. Okej. Okay. Ściankę dokręciłem do siedziska. Musiałem to zrobić, bo z tej strony będzie lodówka. Trzeba było to zrobić teraz. Teraz wsadzę to, gdzie to być powinno. Wszystko sprzątane. O, teraz sobie tu przykręcę do ściany, tu do podłogi, tu do podłogi. Docisnę lodówkę i będziemy mieli chyba to zrobione. Dociąłem kolejną ściankę z drugiej strony lodówki. I teraz muszę tutaj na górze przykręcić listwę. Tak. Bo słuchajcie, nie wiem. Wy też mieliście takie problemy. Ta płyta się kurde tak wygina trochę, nie? Widzicie? 12 mm płyta. Tu się taka łódka robi. Że no, mam nadzieję, że ta listwa coś da. Jak mieliście taką sytuację, to dajcie znać w komentarzach i co zrobiliście, żeby temu zapobiec. Z góry dzięki. No a ja na razie zrobię taki patent i zobaczymy, co się będzie działo. Kochanie, jak ci się podoba nasz dom? Dom jest trudny po prostu. No, także kończę już malować, już mi dużo nie zostało. Będę jeszcze ozdabiała drzwiczki. Będę ozdabiała drzwiczki do szafki wiszącej, więc jeszcze pewnie jakiś tam zrobimy o tym odcinek, bo będę robiła jakieś ozdoby różnymi technikami. Super. No. Już marzę, żeby to skończyć i zamontować wszystko w wanie. No. Żeby po prostu już się pozbyć tego z domu, bo od pół roku po prostu mamy tutaj warsztat. No ciężko jest, narzędzie, no. Różne rzeczy czasami się tu przewalają, już tak... No, ale już niedługo, już jesteśmy bliżej niż dalej, także... Tak. A jutro postaramy się zamontować blat. Nie? Tak, tak, no dzisiaj nie mogliśmy, bo jest przyłożony tymi płytami wszystkimi. Akurat jest taką ładną podkładką, bo jest równiutko ofoliowany. Wszystko. Mam nadzieję, że nie pomalowałam go na niebiesko w żadnym miejscu. Będziesz przycierać. No, także nie mogliśmy dzisiaj nawet go stąd wyciągnąć, także jutro będziemy go montować. Dokładnie. Także do jutrka. Do jutrka. Hej. Co będziemy zaraz robili? Zaraz będziemy cieli blat. No. Tutaj już mamy. Mamy blat. Blat dębowy. 22 mm. Grube. Ach, słuchajcie, no nie jest lekko z tymi meblami. No nie jest. Dokładnie, jak chce się coś zrobić prosto w wannie, to ciężko to wychodzi, bo wan jest krzywy. Mhm. Także, ale powoli, powoli, po nitce do kłębka. Dzięki za wszystkie subskrypcje. Za komentarze i za wszystkie lajki. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zapraszam do kliknięcia tego guziczka na dole. No i oczywiście dzwoneczka, żebyście mogli otrzymywać powiadomienia i żebyście nie przegapili następnego filmu, tak. Na który serdecznie zapraszamy. Dokładnie. A w następną sobotę zajmiemy się blatami. Przycinaniem, przycieraniem, malowaniem. No i może jakieś szuflady nam się uda zmontować. Dokładnie. Także do następnej soboty. Trzymajcie się. Hejka. Pa.